Witam Państwa u zbiegu ulic Wielkiej i Złotej. Ulic, które w tym miejscu zostały wymazane z mapy Warszawy w latach 50. ubiegłego wieku. Tu trwają prace nad budową Placu Centralnego, który powstanie w centralnej części Placu Defilad. Ale w trakcie tych prac odkryliśmy coś, co w latach 50. zostało bezpowrotnie zasypane. To, co znaleźliśmy, to na przykład piwnice przedwojennych kamienic, czy chociażby torowisko tramwajowe ulicy Złotej, które zostało po prostu zasypane w trakcie prac przy Placu Defilad. Piękna bazaltowa kostka granitowa, czy granitowe krawężniki, które kiedyś zdobiły ulice Warszawy. Teraz znaleziska i rzeczy, które odnajdujemy pod ziemią, będziemy wspólnie z konserwatorem zabytków i zespołem archeologów analizowali i starali się odtworzyć i zabezpieczyć jak najwięcej tych rzeczy dla przyszłych pokoleń, które będą mogły zobaczyć, jak wyglądała Warszawa w tym miejscu. Nowy Plac Centralny powstaje z poszanowaniem historii naszego miasta. To dlatego projekt wybrany w procedurze konkursowej odwzorowuje de facto siatkę ulic oraz pokazuje, gdzie funkcjonowały kamienice, które w latach 50. zostały bezpowrotnie zniszczone i przykryte de facto Placem Defilad, który towarzyszył nam przez kilkadziesiąt lat później. Plac Centralny to miejsce, w którym będzie mniej betonu, więcej zieleni, mniej asfaltu, więcej wody, więcej przestrzeni do wypoczywania, więcej miejsca do tego, żeby spędzać tutaj atrakcyjnie czas.